Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałam zaprosić do wspólnego szydełkowania takiej pięknej serwety. Myślę, że jest to fajny wzór świąteczny w takie gwiazdy. Brzegi są wykończone tak ładnie, taką ozdobną plisą. Także tak wygląda, staram się pokazać w całej okazałości. Ta serweta ma tutaj szerokość 70 cm. Jest to kwadrat, ale oczywiście Wy możecie sobie zrobić na przykład bieżnik, prostokąt czy nawet obrus. Zapraszam. Szydełko 1,75 jest to szydełko tulip oraz taka nitka, a właściwie jest to sznurek poliamidowy. Nie wiem, jaka to jest grubość, ale myślę, że taki, ja wiem, ile to może mieć, 1 mm. Zaczynamy. Pętelka na szydełku i 11 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11. Zamykamy okrążenie. Oczkiem ścisłym. Teraz zrobimy 24 słupki. 3 oczka łańcuszka na pierwszy słupek, nawijam nitkę, wkuwam się w to samo miejsce, robię drugi słupek i dalej. Trzeci, czwarty, piąty słupek, a ma być 24. I to przeróbcie do końca okrążenia. Przerobiłam już 24 oczka. Zamykamy okrążenie oczkiem ścisłym, wkuwając się tutaj w trzecie oczko naszego pierwszego słupka. Oj. Co jest? Coś mi się źle wkuło. Teraz robimy 3 oczka łańcuszka na pierwszy słupek, nawijam nitkę, wkuwam się w kolejne oczko, robię drugi słupek, nawijam nitkę, wkuwam się w kolejne oczko, robię trzeci słupek. Mamy 3 słupki. Dalej, 2 oczka łańcuszka na poprzeczkę, nawijam nitkę, wkuwam się w następne oczko, robię 3 słupki. Pierwszy, w następnym, drugi i w następnym, trzeci i 2 oczka łańcuszka. I znów w następnym robimy słupek, w następnym robimy słupek, w następnym robimy słupek, i 2 oczka łańcuszka. Tak to wygląda i to przeróbcie do końca okrążenia. Mamy mieć 8 takich motywów. Już przerobiłam, mam 8 tych motywów. Zamykamy okrążenie, wkuwając się w trzecie oczko. Oczkiem ścisłym zamykamy. Kolejny rząd. 3 oczka łańcuszka na słupek, nawijam nitkę, wkuwam się w to samo miejsce i robię drugi słupek. Mamy 2 słupki w jednym. Nawijam nitkę, wkuwam się w kolejne oczko, robię słupek,
Nawijam nitkę, wpływam się w kolejne oczko i robimy dwa słupki. Pierwszy i drugi. Dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę. Nawijam nitkę, wkuwam się w pierwszy słupek z poprzedniego rzędu i robię dwa słupki w tym samym miejscu. Nawijam nitkę, wkuwam się w kolejne oczko. Robię słupek, nawijam nitkę, wkuwam się w kolejne oczko i robimy dwa słupki. Dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę. Tak to wygląda i to przeróbcie do końca okrążenia. Już przerobiłam, mam dwa oczka łańcuszka. Zamykamy okrążenie, wkuwając się w trzecie oczko naszego pierwszego słupka z tego samego rzędu oczywiście. Tak to wygląda. Kolejny rząd. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Nawijam nitkę, wkuwam się w to samo miejsce. Robię drugi słupek. Nawijam nitkę, wkuwam się w następny słupek. Robię słupek. Nawijam nitkę, wkuwam się w następny słupek. Robię słupek. Wkuwam się w następny słupek. Robię słupek. I wkuwam się w następny i tu robimy dwa słupki. Pierwszy i drugi w tym samym miejscu. Tak to wygląda, czyli cały czas poszerzamy. Mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem słupków. Dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę. Nawijam nitkę i znów w pierwszym słupku robimy dwa. I w kolejnych robimy słupki. Jeden słupek. Drugi słupek, trzeci słupek i w ostatnim robimy dwa. Jeden słupek i drugi słupek i dwa oczka łańcuszka. Tak to wygląda i to przeróbcie do końca okrążenia. Już przerobiłam, zamykamy okrążenie oczkiem ścisłym. Wpływamy się w trzecie oczko naszego pierwszego słupka. Kolejny rząd, znów poszerzamy, czyli trzy oczka łańcuszka na pierwszy słupek, nawijam nitkę, wkuwam się w to samo miejsce, robię drugi słupek. Nawijam nitkę, wkuwam się w kolejne oczko, robię słupek, wkuwam się w kolejne, 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 robię słupek, nawijam nitkę i w ostatnim robimy dwa słupki. Pierwszy i drugi. I tutaj mamy 9 słupków. Dwa oczka łańcuszka i znów. W pierwszym robimy dwa, później słupek nad słupkiem, słupek nad słupkiem, słupek nad słupkiem, słupek nad słupkiem, słupek nad słupkiem. I w ostatnim robimy dwa. Pierwszy i drugi w tym samym miejscu. I dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę. I w ten sposób przeróbcie do końca okrążenia. Już przerobiłam całe okrążenie. Zamykamy oczkiem ścisłym. Kolejny rząd to jeszcze jeden rząd, w którym będziemy powiększać. Czyli robimy trzy oczka na pierwszy słupek, wbijamy się w to samo miejsce. Robimy drugi słupek. Nawijam nitkę, dalej w kolejnym słupku słupek, w kolejnym słupku słupek, słupek, w kolejnym,
kolejnym słupek, w kolejnym słupek, przepraszam, w kolejnym słupek, w kolejnym słupek i w ostatnim słupku robimy dwa słupki, pierwszy i drugi w tym samym miejscu. Mamy teraz tutaj 11 słupków i dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę i to przeróbcie do końca okrążenia. Już przerobiłam to okrążenie, zamykamy oczkiem ścisłym. O, i teraz będzie już zmiana, bo nie będziemy powiększać, a robimy po prostu słupki nad słupkami. Czyli 3 oczka łańcuszka na pierwszy słupek, nawijam nitkę, wkuwam się w kolejne oczko, robię drugi słupek i dalej w kolejnym oczku robię trzeci, dalej robię czwarty, piąty, szósty słupek nad słupkiem, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty i jedenasty słupek. Czyli tu też mamy 11 słupków. I teraz zmiana. Zamiast dwóch robimy 5. 3, 4, 5 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nawijamy nitkę, wkuwamy się w pierwszy słupek i robimy znowu 11 słupków. Czyli mamy pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty słupek. Czyli znów mamy 11 słupków. I znów 5 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nawijamy nitkę, wbijamy się w pierwszy słupek i znów robimy po kolei 11 słupków. Tak to wygląda i to przeróbcie do końca okrążenia. Już przerobiłam to okrążenie, zamykamy oczkiem ścisłym. Dalej, teraz będziemy tutaj zwężać, czyli robimy dwa oczka łańcuszka na słupek nie do końca przerobiony, nawijam nitkę, wkuwam się w kolejny słupek z poprzedniego rzędu, robię słupek nie do końca przerobiony i teraz przez dwie nitki. I dalej po kolei słupek nad słupkiem. Czyli tutaj mamy jakby jeden, tu jest drugi, trzeci słupek, czwarty słupek, piąty słupek, szósty słupek, siódmy słupek, ósmy słupek i teraz z tych dwóch ostatnich zrobimy jeden. Czyli wbijamy się w jeden słupek, robimy słupek nie do końca przerobiony, nawijam nitkę, wkuwam się w kolejny i robię słupek nie do końca przerobiony. I teraz przez wszystkie nitki. I tutaj teraz w sumie mamy 9 słupków. Teraz robimy dalej. 5 oczek łańcuszka. 5. Chwytamy za łańcuszek z poprzedniego rzędu. Robimy półsłupek. 5 oczek łańcuszka. Nawijam nitkę. Wbijamy się tutaj w pierwszy słupek. I robimy słupek nie do końca przerobiony. Czyli znów zwężamy. Z dwóch robimy jeden.
I dalej słupki nad słupkami. Słupek nad słupkiem. 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 I w ostatnich dwóch słupkach znów robimy jeden. Czyli jeden słupek nie do końca przerobiony, drugi nie do końca przerobiony i przez wszystkie nitki. I teraz będzie zmiana, bo tutaj robiliśmy po 5 oczek łańcuszka, a tu będziemy robić inaczej, bo robimy 2 oczka łańcuszka na poprzeczkę, nawijamy nitkę, wpływamy się raz, dwa w trzecie oczko, czyli w ten środek i robimy słupek i 5 oczek łańcuszka. 5, nawijamy nitkę, wkuwamy się jeszcze raz ten środek w to samo miejsce, robimy drugi słupek i 2 oczka łańcuszka i tutaj znów zmniejszamy. I tak będziemy robić ten wzór na przemian. Czyli będzie raz taki łuki z 5 oczek łańcuszka, raz taki tutaj motyw, 2 oczka łańcuszka, 5 oczek łańcuszka, 2 oczek łańcuszka, 2 oczka łańcuszka i 2 słupki. Czyli taki motyw, zobaczcie, bo tutaj widzicie, będą wychodzić nam same takie motywy, łańcuszki, a tu będziemy tworzyć narożnik. Dlatego jesteśmy teraz w tym miejscu. Więc to przeróbcie do końca okrążenia. Już przerobiłam. Tu zrobiłam ten motyw. 2 oczka łańcuszka i zamykamy, wkuwając tutaj się w trzecie oczko, czyli w środek tych naszych 2 słupków, które przerobiliśmy razem. Oczko ścisłe. Zobaczcie, jeszcze pokażę, jak to wygląda. Czyli tak, tutaj mamy łańcuszki. Tu mamy motyw, tu mamy łańcuszki, tu mamy motyw, łańcuszki, motyw, łańcuszki, motyw. Czyli jak widzicie, tak to jest naprzemiennie. Kolejny rząd. Znów będziemy zwężać, czyli robimy 2 oczka łańcuszka na słupek nie do końca przerobiony. Nawijam nitkę, wkuwam się w kolejny słupek, robię słupek nie do końca przerobiony i teraz przez obie nitki. I dalej robimy słupek nad słupkiem, słupek nad słupkiem, słupek nad słupkiem, słupek nad słupkiem, słupek nad słupkiem. I z ostatnich 2 słupków robimy jeden, czyli wbijamy się w słupek, przerabiamy do połowy, nawijam nitkę, wkuwam się w kolejny, przerabiamy do połowy i teraz przez wszystkie nitki. Tak to wygląda. I dalej nad łukami będziemy robić łuki. Czyli znów raz, dwa, trzy, ojejku, uciekło mi, raz, dwa, trzy, cztery, 5 oczek łańcuszka, chwytamy za łuk, robimy półsłupek. 5 oczek łańcuszka, chwytamy za łuk, robimy półsłupek. 5 oczek łańcuszka, nawijam nitkę i z 2 oczek znów robimy jeden, czyli słupek nie do końca przerobiony. Drugi słupek nie do końca przerobiony i teraz przez wszystkie nitki. I dalej słupki nad słupkami. Słupek nad słupkiem. Słupek nad słupkiem. Słupek nad słupkiem. Słupek nad słupkiem. Słupek
nad słupkiem i z ostatnich dwóch słupków robimy jeden. Tak? I przez wszystkie nitki. I teraz tu, gdzie mieliśmy motyw, będziemy robić też motyw. Czyli robimy dwa oczka łańcuszka, nawijamy nitkę, chwytam za ten duży łańcuszek i robimy dwa słupki. Pierwszy słupek i drugi słupek. Trzy oczka łańcuszka. Nawijamy nitkę, jeszcze raz za ten łańcuszek łapiemy i robimy dwa słupki. Pierwszy i drugi. Trzy oczka łańcuszka. Nawijam nitkę i jeszcze raz w tym samym miejscu robimy dwa słupki. Pierwszy i drugi. Dwa oczka łańcuszka. Nawijam nitkę i tutaj znów zwężamy, czyli robimy z dwóch słupków jeden. I dalej słupek nad słupkiem. 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 I z dwóch ostatnich słupków robimy jeden. Pierwszy do połowy, drugi do połowy i teraz przez wszystkie nitki. Zobaczcie, tak to ma wyglądać. Tu motyw, tu łańcuszek. Tutaj znów będziemy robić łańcuszek i tu będziemy robić motyw. Tak, czyli tutaj znów 5 oczek łańcuszka. Pół słupek na łańcuszku. 5 oczek łańcuszka. Pół słupek na łańcuszku. 5 oczek na łańcuszek i z dwóch słupków robimy jeden i dalej po kolei tak samo. Już nie będę pokazywać, także tak jak mówiłam, nad łańcuszkami łańcuszki tu robimy taki motyw i znów łańcuszki, czyli tu zwężamy i tu znów motyw i to przeróbcie do końca okrążenia. Już przerobiłam to okrążenie, mam dwa oczka łańcuszka, wbijamy się tutaj ten czubeczek i zamykamy oczkiem ścisłym. Tak to wygląda. Kolejny rząd. Dwa oczka łańcuszka na słupek nie do końca przerobiony. Wkuwam się w kolejny i robię słupek nie do końca przerobiony. I teraz przez dwie nitki. Dalej, słupek nad słupkiem. Słupek nad słupkiem. Słupek nad słupkiem. I w dwóch ostatnich znów będziemy robić jeden. Czyli słupek do połowy. Wbijam się w drugie oczko. Słupek do połowy. I przez wszystkie nitki. I tutaj znów łańcuszki nad łańcuszkami. Czyli 5 oczek łańcuszka. Pół słupek. 5 oczek łańcuszka, pół słupek, 5 oczek łańcuszka, pół słupek, 5 oczek łańcuszka, nawijam nitkę i tutaj znów z dwóch pierwszych robimy jeden słupek. Teraz przez wszystkie nitki. Dalej po kolei słupek nad słupkiem. Słupek nad słupkiem. Słupek nad słupkiem. I w dwóch ostatnich znów robimy jeden słupek. I przez wszystkie nitki. Teraz tutaj, bo tu wiadomo cały czas łańcuszki. Przepraszam.
Dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę, nawijam nitkę, chwytamy za ten łańcuszek i robimy dwa słupki. Pierwszy i drugi. Trzy oczka łańcuszka na poprzeczkę. Nawijam nitkę, jeszcze raz na tym łańcuszku robimy dwa słupki. Pierwszy i drugi. Dalej, pięć oczek łańcuszka na poprzeczkę, nawijam nitkę. Teraz wbijamy się tutaj w kolejny łańcuszek i robimy dwa słupki. Pierwszy i drugi. Trzy oczka łańcuszka. Chwytamy za łańcuszek i robimy dwa słupki. Pierwszy i drugi. I dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę. I tutaj znów chwytamy i zwężamy. Z dwóch słupków robimy jeden. Tak? Słupek nad słupkiem. Słupek nad słupkiem. Słupek nad słupkiem. I z dwóch robimy jeden. Zobaczcie. Tak teraz ma to wyglądać. Tu nam się już zaczyna tworzyć narożnik. A tutaj łańcuszki. Teraz tu zrobimy znów łańcuszki i znów narożnik. I to przeróbcie do końca okrążenia. Okrążenie przerobione. Mamy dwa oczka łańcuszka. Kuwamy się tutaj oczywiście w czubek tych naszych dwóch pierwszych słupków przerobionych razem. Kolejny rząd znów zmniejszamy, czyli znów dwa oczka łańcuszka na słupek nie do końca przerobiony, drugi słupek nie do końca przerobiony i przez obie nitki. I dalej, teraz robimy już tylko jeden słupek nad słupkiem i z kolejnych dwóch słupków znów robimy jeden. Czyli dwa słupki nie do końca przerobione i tak to wygląda. W sumie mamy już tylko trzy oczka. I dalej łańcuszki tak samo, czyli pięć oczek łańcuszka, pół słupek. 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 Pięć oczek łańcuszka. I teraz dwa słupki przerabiamy razem. Słupek nad słupkiem. I dwa słupki przerabiamy razem. Pierwszy i drugi. Tak to wygląda. I teraz tutaj znów zmiana. Dwa oczka łańcuszka, nawijam nitkę, łapiemy za łańcuszek, robimy dwa słupki. Pierwszy i drugi. Trzy oczka łańcuszka. Nawijam nitkę, jeszcze raz dwa słupki w tym samym miejscu. Pierwszy i drugi. Dwa oczka łańcuszka. Nawijam nitkę. Teraz się tutaj wkuwamy w trzecie oczko, czyli w środek i robimy słupek. Pięć oczek łańcuszka. Nawijam nitkę. Jeszcze raz to samo miejsce się wkuwamy. Robimy słupek. Dwa oczka łańcuszka. Nawijam nitkę, łapiemy za łańcuszek i robimy dwa słupki. Pierwszy i drugi. Trzy oczka łańcuszka. Jeszcze raz w tym samym miejscu robimy dwa słupki. Pierwszy i drugi. I dwa oczka łańcuszka.
Zobaczcie. Tak to ma wyglądać. I teraz tu oczywiście znowu chwytamy i zmniejszamy ten płatek naszego tego, tej naszej gwiazdki tutaj. Czyli z dwóch robimy jeden, później słupek nad słupkiem i z dwóch robimy jeden. I dalej znów łańcuszki z pięciu oczek. Zobaczcie. Tak to ma wyglądać i to przeróbcie do końca okrążenia. Ja już przerobiłam. Zamykamy nasz ostatni rząd. Jeszcze muszę zrobić dwa oczka łańcuszka. I zamykamy, wkuwając się tutaj w ten czubek. I teraz słuchajcie, robimy ostatni rząd naszego kwadratu. Bo tak jak mówiłam, te kwadraty można ze sobą łączyć dowolnej ilości. Ale to będę wszystko mówić w dalszej części. Więc tak, robimy teraz ostatni rząd pierwszego kwadratu. Czyli robimy dwa oczka łańcuszka na słupek nie do końca przerobiony. Wkuwam się w kolejne oczko, robię słupek nie do końca przerobiony i wkuwam się w kolejne oczko i robię słupek nie do końca przerobiony. Mamy trzy pętelki i teraz przez wszystkie nitki przeciągamy. Czyli zamknęliśmy sobie tutaj teraz ładnie gwiazdeczkę. Pięć oczek łańcuszka. I robimy nasze łuki. Półsłupek. Pięć oczek łańcuszka. I robimy nasze łuki. I półsłupek. Pięć oczek łańcuszka. Półsłupek. Pięć oczek łańcuszka. Półsłupek. Pięć oczek łańcuszka. Półsłupek. Pięć oczek łańcuszka. Zamykamy. Znowu trzy słupki razem. Robimy jeden słupek z trzech. Tak, mamy trzy słupki nie do końca przerobione. I teraz przez wszystkie nitki. I teraz robimy tutaj. No wiadomo, tu łańcuszki, tak jak łańcuszki. Teraz robimy nasz narożnik. Dwa oczka łańcuszka, nawijamy nitkę, chwytamy za ten łańcuszek i robimy dwa słupki. Pierwszy i drugi. Trzy oczka łańcuszka. Nawijam nitkę. Na tym samym łańcuszku znów robimy dwa słupki. Pierwszy i drugi. Dwa oczka łańcuszka, nawijam nitkę. Teraz chwytamy za ten duży łańcuszek i robimy tutaj dwa słupki. Pierwszy i drugi. Trzy oczka łańcuszka. Nawijam nitkę. Jeszcze robimy raz dwa słupki na tym samym łańcuszku. Pierwszy i drugi. Teraz robimy trzy oczka łańcuszka na pikotek. Chwytamy za te dwie nitki. Przeciągamy. Oczko ścisłe. Mamy pikotek. Nawijamy nitkę. Jeszcze raz to samo miejsce się tu wkuwamy pod ten łańcuszek. I robimy trzeci słupek. Czyli tutaj jak widzicie mamy trzy słupki, a nad tym środkowym mamy pikotek. Dalej. Trzy oczka łańcuszka. Nawijam nitkę i jeszcze raz na tym samym łańcuszku jeszcze robimy dwa słupki. Pierwszy i drugi. Taka jakby nam korona, coś takiego powstaje tutaj. I dalej. Dwa oczka łańcuszka. Nawijam nitkę. Chwytamy za ten łańcuszek i tutaj znów robimy dwa słupki, trzy oczka łańcuszka, dwa słupki w tym samym miejscu. Pierwszy
i drugi. I znów dwa oczka łańcuszka. Nawijam nitkę i z trzech słupków robimy jeden. I przez wszystkie nitki. Zobaczcie. To jest nasz ostatni rząd kwadratu. Tu oczywiście znowu zrobicie łuki i tu zrobicie tak samo na narożniku tą koronę. Jeszcze pokazuję Wam, żebyście dobrze to przyjrzeli się. O. I to przeróbcie do końca okrążenia. I tutaj się połączycie z tym tutaj pierwszym oczkiem, którym zaczynaliśmy. I to jest nasz ostatni rząd kwadratu. I nitkę tutaj obcinamy. Zrobicie do końca, obcinamy nitkę. Tak wygląda już gotowy element. Teraz do tego elementu będziemy po prostu łączyć kolejny i kolejny. A na końcu zrobimy obrzeże. Zobaczcie, ja już mam połączonych kilka tych kwadratów. Widzicie? Więc Wy jak zrobiliście pierwszy kwadrat, jeżeli nie pamiętacie wzoru, to musicie cofnąć filmik i robić jeszcze raz od początku, albo po prostu patrzeć sobie tutaj po kolei, jak robiliśmy. I później łączymy dwie części. Najpierw łączymy dwie części tutaj, czyli dwa elementy, a później po kolei, tak jak leci. O. Widzicie, ja już mam połączone tu w sumie raz, dwa, trzy. Mam cztery części połączone i teraz mam już zaczęty robiony piąty kwadrat i też pokażę Wam, jak to będziecie łączyć. Wy oczywiście najpierw połączycie sobie tylko z jedną stroną. Ja, ponieważ już mam kolejny, będę łączyć jedną stronę i drugą stronę. I tak po kolei wszystkie. Więc pokazuję, jak to robić. Czyli tak, na początku robimy dwa oczka łańcuszka, czyli tu po prostu łączymy w ostatnim okrążeniu. Na słupek nie do końca przerobiony, drugi słupek nie do końca przerobiony i trzeci słupek nie do końca przerobiony. Teraz przez wszystkie nitki. Raz, dwa oczka łańcuszka. Bo tu powinniśmy robić łańcuszek z pięciu oczek, a ponieważ tu będziemy łączyć w tych miejscach, łańcuszkach i tutaj na rogach, więc tu na razie robimy dwa oczka łańcuszka. Bierzemy sobie motyw. Jesteśmy tutaj, prawda? Więc musimy połączyć się z tym tutaj łańcuszkiem. Albo przerobić można do końca i dopiero od tego momentu można łączyć w sumie. Dobra, to ja będzie może łatwiej. Faktycznie, czyli robimy 2, 3, 4, 5. Będzie dla Was lepiej to widoczne. Robimy pół słupek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pół słupek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pół słupek, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pół słupek, przeróbmy tutaj do narożnika, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pół słupek, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, z trzech oczek robimy jeden słupek, tak. Teraz robimy dwa oczka łańcuszka. Tutaj robimy dwa słupki. Trzy oczka łańcuszka.
dwa słupki, pierwszy i drugi, dwa oczka łańcuszka. Tu na tym dużym łańcuszku też robimy dwa słupki, pierwszy i drugi, trzy oczka łańcuszka i dwa słupki, pierwszy i drugi. Tutaj dotąd oczywiście mamy jeden brzeg. Tutaj mieliśmy robić jeszcze pikotek, czyli trzy oczka łańcuszka. Chwytamy za dwie nitki, przeciągamy oczko ścisłe i jeszcze jeden słupek w tym samym miejscu. Dobra, czyli jesteśmy na naszym narożniku. Tu na naszym narożniku kwadratu. I teraz będziemy dopiero łączyć. Czyli tak, tu powinniśmy zrobić trzy oczka łańcuszka, prawda? Tak jak z tej strony. Ale robimy tylko jedno oczko łańcuszka. Bierzemy nasz motyw. Też patrzymy. Tu mamy tą koronę. Tu mamy koronę. I tu mamy ten łańcuszek wolny. Więc chwytamy tutaj za ten łańcuszek. I łączymy. Przerabiamy oczkiem ścisłym. Dobra. Robimy oczko łańcuszka. Nawijamy nitkę i tutaj jeszcze raz na tym łańcuszku robimy dwa słupki, tak jak było z tej drugiej strony. Tak? Czyli jesteśmy narożnikiem już połączeni. I robimy dwa oczka łańcuszka. Nawijamy nitkę. Chwytamy tutaj za łańcuszek, robimy dwa słupki, pierwszy i drugi. I tutaj też będziemy łączyć, więc nie robimy trzech oczek łańcuszka, tylko jedno oczko łańcuszka. Znowu chwytamy tutaj i łączymy. Przyciągamy nitkę, jesteśmy połączeni, zabieram, żeby było bardziej to widoczne. Robimy jeszcze jedno oczko łańcuszka i dwa słupki na tym samym łańcuszku. O, i już jesteśmy połączeni. Przybliżyłam, żeby było może lepiej widać. Tu jesteśmy połączeni. I teraz dalej robimy tak samo wzór, czyli dwa oczka łańcuszka, nawijamy nitkę. Tutaj musimy znowu zrobić z trzech słupków jeden, czyli pierwszy słupek do połowy przerobiony, drugi i trzeci słupek do połowy przerobiony i teraz przez wszystkie nitki. Tutaj mamy łańcuszek, więc łańcuszki robiliśmy z pięciu oczek, więc będziemy łączyć w trzecim oczku. Czyli tak, robimy dwa oczka łańcuszka. Prawda? Jesteśmy tu. Tak wam pokazuję, żebyście dokładnie widzieli tu i tu. I teraz chwytamy po kolei za każdy łańcuszek. Czyli mamy dwa oczka łańcuszka. Chwytamy tu za ten pierwszy łańcuszek. Przeciągamy oczko ścisłe. Dwa oczka łańcuszka. Pierwsze i drugie. Chwytamy za łańcuszek i robimy półsłupek. I dwa oczka łańcuszka. I znów chwytamy za kolejny tutaj łańcuszek, robimy oczko ścisłe i dwa oczka łańcuszka. I chwytamy za kolejny łańcuszek, robimy półsłupek. Dwa oczka łańcuszka, chwytamy za kolejny łańcuszek po drugiej stronie, oczko ścisłe, dwa oczka łańcuszka, tutaj chwytamy za nasz łańcuszek, półsłupek. Pokażę jeszcze tak. O, widzicie? Czyli chwytamy raz jeden, raz drugi. I znów dwa oczka łańcuszka. Chwytamy tutaj za ten łańcuszek. Oczko ścisłe. Dwa oczka łańcuszka. Chwytamy za kolejny łańcuszek. Półsłupek. Dwa oczka łańcuszka, chwytamy za kolejny łańcuszek, przeciągamy oczko ścisłe
dwa oczka łańcuszka. Chwytamy za ten nasz łańcuszek z przodu. Robimy półsłupek. Dwa oczka łańcuszka. Chwytamy tutaj za ostatni łańcuszek. Przeciągamy oczko ścisłe. Dwa oczka łańcuszka. Mamy połączone wszystkie łańcuszki. Teraz musimy dalej tu zrobić szpic. Czyli znów nawijamy nitkę, dalej robimy nasz wzór. Robimy dwa słupki nie do końca przerobione. Trzy słupki, przepraszam, nie do końca przerobione. I teraz przez wszystkie nitki mamy zamknięte. I znów dwa oczka łańcuszka. Nawijam nitkę. Chwytamy tutaj za łańcuszek i robimy dwa słupki. Pierwszy i drugi. Tutaj powinniśmy zrobić trzy oczka łańcuszka, a ponieważ będziemy łączyć, to robimy tylko jedno oczko łańcuszka. Chwytamy za nasz tutaj wzór, taki sam. Tu. Chwytamy. Przeciągamy oczko ścisłe, oczko łańcuszka, nawijamy nitkę i jeszcze robimy dwa słupki. Pierwszy i drugi. Już prawie mamy połączony brzeg. Jeszcze nam zostało, musimy tutaj dojść do tego miejsca, do tej korony. O, zobaczcie, mamy już połączone dotąd. Jeszcze musimy tutaj połączyć się. Tu. Z tym łańcuszkiem ostatnim przed koroną. A tu musimy dopiero zrobić. Czyli robimy dwa oczka łańcuszka, nawijamy nitkę, chwytamy za duży łańcuszek i robimy dwa słupki. Pierwszy i drugi. Oczko łańcuszka. Chwytamy tutaj za ten łańcuszek, oczko ścisłe, oczko łańcuszka i tu robimy dwa słupki, pierwszy i drugi, to jest, bo mi się coś niewyraźne zrobiło, o, pierwszy i drugi, trzy oczka łańcuszka na pikotek, chwytamy za te dwie nitki, przerabiamy, oczko ścisłe, nawijam nitkę i robię tutaj słupek jeszcze jeden trzeci. Jeżeli Wy tak będziecie łączyć pierwsze dwa elementy, więc dalej przerabiacie już wzór, prawda? Czyli tu robicie trzy oczka łańcuszka, tu robicie dwa słupki, prawda? Potem robicie dwa oczka łańcuszka, i tutaj ten, tak samo ten wzór, czyli dwa słupki. Po prostu lecicie dalej. A ponieważ ja robię już kolejny tutaj, więc muszę połączyć się jeszcze z tą częścią. Więc jeżeli Wy będziecie też tak robić, to przy okazji Wam pokażę jeszcze, jak to robić. To muszę tutaj wypluć do tego momentu. O! Do momentu, tu gdzie mam zrobioną koronę. O, czyli te pikotki. One idą jakby do środka. Tu mam pikotek, tu mam pikotek. Czyli tutaj mam, muszę zamiast trzech oczek łańcuszka zrobić jeszcze oczko łańcuszka i chwytać tu za kolejny motyw. I przeciągamy oczko ścisłe. Oczko ścisłe. Czyli mamy już połączony ten kwadrat środkowy. Nawijam nitkę i tu robimy dwa słupki. Pierwszy i drugi. I tak kombinuję właśnie, żeby Wam to jak najlepiej pokazać, żebyście to rozumieli. O, widzicie? I wtedy mam połączone cztery z każdej strony elementy. Oczywiście jeszcze nie do końca, bo muszę jeszcze dalej robić. No i dalej robimy wzór, czyli dalej robię dwa oczka łańcuszka. Tutaj dwa słupki. Pierwszy i drugi, jedno oczko łańcuszka, tu chwytamy za ten sam motyw,
Oczko ścisłe. Jeszcze jedno oczko łańcuszka i dwa słupki tu w tym samym miejscu. Idziemy dalej, po prostu łączymy dalej. Znów dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę z trzech słupków. Robię jeden. Przeciągam przez wszystkie nitki. I tu zaczynamy łuki z pięciu oczek. Czyli znów robimy dwa oczka łańcuszka. Chwytamy za łańcuszek z poprzedniego tutaj motywu. Przeciągam oczko ścisłe i znów dwa oczka łańcuszka. Czyli mamy w sumie pięć, prawda? I chwytamy za łańcuszek, robimy półsłupek. Dwa oczka łańcuszka, chwytamy za kolejny łańcuszek, przeciągamy oczko ścisłe i dwa oczka łańcuszka. I chwytamy za kolejny łańcuszek, robimy półsłupek. I dwa oczka łańcuszka. Chwytamy za kolejny łańcuszek z drugiego motywu. Oczko ścisłe. Dwa oczka łańcuszka. Chwytamy za tutaj nasz łańcuszek. Półsłupek. No i to jest dokładnie tak samo. Już nie będę pokazywać, bo już pokazywałam. Na pewno będziecie wiedzieć, o co chodzi. Jak przerobicie, będziecie wszystko. O, dobrze to widzieć. Będzie Wam łatwiej. I dlatego tak to wygląda. Nie będę już dalej pokazywać, bo już wiecie. Możecie sobie teraz połączyć, ile elementów chcecie. Czy chcecie robić tak jak ja, czyli tu będę łączyć po 3 w tą stronę i po 3 w tą stronę. Czy chcecie sobie zrobić bieżnik, na przykład po 2 elementy, łączyć po 2, prawda? Czy obrus. Co chcecie, możecie sobie z tych elementów zrobić. Także poróbcie sobie to. A dalej pokażę, jak już będziemy mieć połączone wszystkie elementy, jak zrobić tutaj jeszcze ładne wykończenie. Ja już mam połączone ze sobą wszystkie potrzebne elementy. Tak to wygląda. I teraz zaczniemy już robić tutaj dookoła naszą jeszcze wykończeniową plisę, ładną obwódkę. I zaraz pokażę, jak to będziemy robić. Zaczniemy oczywiście od prawego górnego narożnika. Zaczynamy. Mamy pętelkę na szydełku i teraz tak. Tutaj w narożniku, gdzie mamy tą koronę, jak ja to nazywam, zaczynamy tutaj od tej strony. Chwytamy za ten łańcuszek i zaczepiamy nitkę. Oczkiem tutaj ścisłym. Już jest. I teraz robimy taki sam wzór, czyli 3 oczka łańcuszka na pierwszy słupek. Tu tą nitkę od razu sobie wyrobię. Drugi słupek w tym samym miejscu. 3 oczka łańcuszka. Nawijam nitkę. Jeszcze raz ten łańcuszek chwytam i robię jeszcze dwa słupki. Pierwszy. I drugi. Dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę. Nawijam nitkę. Chwytam za kolejny tutaj ten motyw. I robimy taki sam motyw. Czyli dwa słupki. Trzy oczka łańcuszka. Dwa słupki. Dalej. Dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę. Nawijam nitkę. I teraz chwytamy tutaj. Jak mamy, zaczynamy tą gwiazdę. Chwytamy tutaj za ten łańcuszek. I robimy słupek. I pięć oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć.
Nawijamy nitkę, chwytamy za łańcuszek z drugiej strony i również robimy słupek. I 5 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I za kolejny łańcuszek chwytamy i znów robimy słupek. I 5 oczek łańcuszka. 2, 3, 4, 5. Za kolejny chwytamy, robimy słupek. 5 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Przepraszam Was za te moje odgłosy, ale po prostu no, gardło mnie boli. I jak mówię, to jeszcze bardziej sobie podrażniam. I znów robimy słupek na kolejnym łańcuszku. 5 oczek łańcuszka i słupek. 5 oczek łańcuszka i słupek na łańcuszku z poprzedniego rzędu. Tak to wygląda. Specjalnie tak pokazuję troszeczkę dalej. I 5 oczek łańcuszka. I teraz tu chwytamy znowu za ten łańcuszek, za tym wzorkiem. Robimy słupek. I tu robimy 2 oczka łańcuszka. Tak samo jak robiliśmy tutaj. I znów na motywie robimy motyw. Czyli słupek, 2 słupki, 3 oczka łańcuszka i 2 słupki. Dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę. Za kolejny motyw chwytamy i robimy taki sam motyw, czyli 2 słupki, 3 oczka łańcuszka, 2 słupki. Pierwszy i drugi. I tu jak widzicie, obrobiliśmy sobie ten cały brzeg tego jednego kwadratu. Teraz przechodzimy na kolejny kwadrat. I też będziemy tutaj robić w tym miejscu taki sam motyw, z tym, że tutaj musimy zrobić na łączniku 5 oczek łańcuszka. I chwytamy. I robimy 2 słupki. Trzy oczka łańcuszka. 2 słupki. No i dalej tak samo. 2 słupki, Boże, 2 oczka łańcuszka, przepraszam. 2 słupki na motywie. 3 oczka łańcuszka. I 2 słupki jeszcze na tym samym motywie. I dalej, 2 oczka łańcuszka, tutaj przed tym wzorem zaczynającym się robimy słupek i 5 oczek łańcuszka i dalej robimy te łuki, prawda? I znów tutaj na tych łukach po jednym słupku. Raz, dwa, trzy, zajmę się nitka. A nitka mi się zakitlała. 4, 5 i słupek na łańcuszku. Czyli jak widzicie, przerabiamy to. Tak samo jest bardzo prosty ten rząd. Do samego końca, w zależności od tego, ile macie połączonych elementów. Ja mam 3, więc przerabiam tutaj, prawda? Odtąd przerabiam do tego brzegu. I tutaj pokażę, dotąd przeróbcie,
i pokażę, jak zrobić narożnik. Już przerobiłam tutaj. Teraz będziemy robić ten narożnik. Czyli mam motyw nad motywem, dwa oczka łańcuszka, chwytamy za ten kolejny motyw przy koronie samej, robimy motyw, czyli dwa słupki, trzy oczka łańcuszka, dwa słupki, i tutaj robimy pięć oczek łańcuszka. Nawijamy nitkę i robimy sobie kolejny motyw. Czyli dwa słupki, trzy oczka łańcuszka, dwa słupki. O, tak to ma wyglądać. I dalej dwa oczka łańcuszka i znów motyw nad motywem, czyli jedziemy dalej sobie dookoła serwety. Dwa słupki, trzy oczka łańcuszka, dwa słupki. O. No i tu kolejny brzeg, kolejną stronę zaczynamy tak samo. Dwa oczka łańcuszka, słupek przed wzorem. I tu robimy już po pięć oczek łańcuszka. Chwytamy za łańcuszek i robimy słupek i pięć oczek łańcuszka. Myślę, że to jest jasne wszystko, bo wzór jest bardzo prosty. I dalej tak samo. Więc tak jak widzicie, tutaj tylko robimy pięć oczek łańcuszka, a tutaj wszędzie tak samo. I to przeróbcie do końca okrążenia. Ja już przerobiłam do końca. Tutaj gdzieś zaczynaliśmy. Teraz jeszcze muszę pokazać Wam, jak zakończyć to okrążenie. Czyli robimy dwa oczka łańcuszka, nawijamy nitkę, wkuwamy się tutaj raz, dwa, w trzecie oczko naszego pierwszego słupka i robimy słupek. I teraz przez wszystkie nitki. I w ten sposób jesteśmy na środku tutaj naszego okrążenia. I teraz zaczniemy już robić kolejny rząd. Trzy oczka łańcuszka na słupek, nawijam nitkę, jeszcze raz w to samo miejsce się wkuwam i robię drugi słupek. To jest połowa takiego naszego motywu. Dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę i znów nad motywem robimy motyw, czyli dwa słupki, trzy oczka łańcuszka i dwa słupki w tym samym miejscu. Pierwszy i drugi. Sobie odwrócę robótkę. Dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę i znów chwytamy za motyw i robimy motyw. Dwa słupki, trzy oczka łańcuszka, dwa słupki. Mamy motyw. Dwa oczka łańcuszka, nawijam nitkę i teraz tutaj, gdzie mamy te łańcuszki z pięciu oczek, tu będziemy robić nowy wzorek. Nawijamy nitkę, tu chwytamy i robimy słupek. Trzy oczka łańcuszka na poprzeczkę,
nawijamy nitkę i jeszcze raz tutaj w tym samym miejscu robimy drugi słupek. Tak to wygląda. Dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę. Chwytamy za kolejny łańcuszek i robimy słupek. Jeden słupek. Dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę. Nawijamy nitkę. Chwytamy za kolejny łuk i robimy znowu słupek. Trzy oczka łańcuszka i słupek w tym samym miejscu. I dalej. Dwa oczka łańcuszka. Nad kolejny robimy słupek. Dwa oczka łańcuszka. Chwytamy za kolejny i tu robimy słupek. Trzy oczka łańcuszka. I słupek w tym samym miejscu. I jeszcze dwa oczka łańcuszka, nad kolejnym łukiem robimy słupek, dwa oczka łańcuszka i nad kolejnym łukiem robimy słupek, trzy oczka łańcuszka i słupek w tym samym miejscu. Dwa oczka łańcuszka, chwytamy za motyw i robimy nasz motyw, czyli dwa słupki, trzy oczka łańcuszka, dwa słupki w tym samym miejscu dwa oczka łańcuszka i znów nad motywem robimy motyw, czyli dwa słupki. No, mi się zahaczyło, brzydko, muszę jeszcze raz. Trzy oczka łańcuszka i dwa słupki. Pierwszy i drugi. I teraz tu, gdzie mieliśmy te 5 oczek łańcuszka, robimy tak, 3 oczka łańcuszka, chwytamy za ten łańcuszek z 5 oczek, robimy półsłupek, 3 oczka łańcuszka, chwytamy za motyw i robimy motyw, czyli 2 słupki, 3 oczka łańcuszka, dwa słupki, o, czyli tutaj taki ten ptaszek w tym miejscu. No i dalej tak samo, dwa oczka łańcuszka, jak w tym pierwszym kwadraciku, czyli motyw nad motywem. Nad motywem, dalej dwa oczka łańcuszka, chwytamy tutaj, omijamy te dwa oczka, chwytamy tutaj za łańcuszek i robimy słupek, trzy oczka łańcuszka, słupek w tym samym miejscu, dwa oczka łańcuszka, słupek nad łańcuszkiem, dwa oczka łańcuszka i znowu dwa słupki, trzy oczka łańcuszka, o. Czyli w ten sam sposób, dwa oczka łańcuszka, o, zobaczcie, tak to wygląda, czyli po prostu musicie sobie tutaj patrzeć, tak jak robiliśmy, mamy tutaj mieć raz, dwa, trzy, cztery takie nowe zaczątki wzoru. No i to po prostu przeróbcie tutaj dalej, dalej, dalej,
do narożnika, a w narożniku pokażę, jak zrobimy dalej. Ja już tutaj przerobiłam do naszego narożnika i teraz tutaj, tu robimy oczywiście tak samo, dwa oczka łańcuszka, tak jak tu wszędzie, nawijamy nitkę i tutaj robimy motyw, czyli dwa słupki, cztery oczka łańcuszka i dwa słupki. Pierwszy i drugi. Tak to wygląda. I tu znów dwa oczka łańcuszka i motyw nad motywem. Czyli dwa słupki, trzy oczka łańcuszka, dwa słupki. Czyli tak jak widzicie, tutaj na narożniku robimy dokładnie taki sam motyw, z tym, że tutaj wszędzie po trzy oczka łańcuszka, a tu robimy jedno oczko więcej, czyli cztery. No, no i dalej przerabiamy tak samo, jak robiliśmy tamten bok. Chyba nie ma sensu, żebym pokazywała, bo to jest naprawdę bardzo proste i na swojej robótce wszystko widzicie, jak to robić. Wszystko widać. Ładnie wychodzi. No i tutaj znów dwa oczka łańcuszka i tu zaczynamy. Przechodzimy na ten duży łuk i robimy znowu sobie słupek, trzy oczka łańcuszka. I jeszcze jeden słupek w tym samym miejscu. Dwa oczka łańcuszka i w następnym słupek nad łańcuszkiem. Dwa oczka łańcuszka, no i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, no i to przerób się do końca całe to okrążenie. Zobaczcie, ja już przerobiłam prawie do końca to okrążenie. Muszę tutaj zrobić jeszcze dwa oczka łańcuszka. Nawijam nitkę. Dorobić jeszcze dwa brakujące słupki na tym łańcuszku. O, teraz robię oczko łańcuszka, nawijam nitkę i wkuwam się tutaj w trzecie oczko i zamykam okrążenie robiąc słupek. Tak to wygląda. I zaczynamy kolejny rząd, przedostatni. Trzy oczka łańcuszka na słupek. I jeszcze dwa słupki w tym samym miejscu. Pierwszy i drugi. Mamy trzy słupki. Jest to środek naszego tutaj tego narożnika. Trzy oczka łańcuszka. Nawijam nitkę. I jeszcze dwa słupki w tym samym miejscu. Pierwszy i drugi. I dalej. Dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę. Tutaj chwytamy za kolejny motyw. Robimy motyw. Czyli dwa słupki, trzy oczka łańcuszka i dwa słupki w tym samym miejscu. Pierwszy i drugi. I teraz tutaj będzie już zmiana, bo będziemy tutaj robić cztery oczka łańcuszka. To znaczy zmiana w ilości łańcuszku. I tutaj robimy znów motyw. Czyli dwa słupki, trzy oczka łańcuszka, dwa słupki. Tak to wygląda. Cztery oczka łańcuszka. Nawijam nitkę i teraz tu chwytamy za ten taki mały pojedynczy motyw i tutaj robimy już motyw z dwóch słupków, takie same będziemy robić jak tutaj na tych narożnikach. Dwa słupki, trzy oczka łańcuszka,
i 2 słupki. Raz i 2. Cztery oczka łańcuszka. Nawijam nitkę, chwytam za ten kolejny pojedynczy motyw. O, tutaj. I robię też motyw z podwójnych słupków. Czyli 2 słupki, 3 oczka łańcuszka i 2 słupki. Pierwszy i drugi. Cztery oczka łańcuszka. Chwytam za kolejny motyw i znów robię 2 słupki, 3 oczka łańcuszka i 2 słupki. Cztery oczka łańcuszka. Nad kolejnym motywem znów motyw. 2 słupki, 3 oczka łańcuszka, 2 słupki, 4 oczka łańcuszka. I tutaj znów na motywie robimy motyw. 2 słupki, 3 oczka łańcuszka, 2 słupki, 4 oczka łańcuszka. I znów 2 słupki. 3 oczka łańcuszka. 2 słupki. 2 słupki. I tak będziemy przerabiać cały czas, cały brzeg. Tylko tutaj, gdzie mamy tego ptaszka, jak ja to nazywam, to w tym miejscu będziemy robić 5 oczek łańcuszka. Tu mamy 5 oczek. No i nawijam nitkę i też motyw nad motywem. Czyli 2 słupki, 3 oczka łańcuszka, 2 słupki. Tak to wygląda. Czyli tu wszędzie mamy te łańcuszki z 4 oczek, tu mamy tylko 5. No i tutaj też ma być z 4 oczek. I dalej robimy tak samo. Czyli tu robimy dalej 4. Raz, 2, 3, 4. No i motyw nad motywem. I 2 słupki. Dobra. Już chyba wszystko wiecie i to po prostu przeróbcie tutaj do końca, do końca, do końca, aż do narożnika, do tego momentu i tu pokażę, jak znowu zrobić. Już przerobiłam, tak jak mówiłam, jestem tutaj na tym przedostatnim, a drugim motywie, rzędzie motywów. Tu mamy narożnik i robimy tak. 2 oczka łańcuszka, nawijamy nitkę, wbijamy się tutaj pod ten łańcuszek i robimy 2 słupki. Pierwszy i drugi. 3 oczka łańcuszka, nawijamy nitkę, jeszcze raz pod ten łańcuszek się wbijamy i robimy 3 słupki. Pierwszy, drugi i trzeci.
trzy oczka łańcuszka i jeszcze dwa słupki w tym samym miejscu. Pierwszy i drugi. I w ten sposób wygląda ten narożnik. Tu, gdzie zaczynaliśmy, mamy tutaj te trzy słupki i tu mamy dwa. Czyli, że tak powiem, mamy tą część. A będziemy zakończać, robiąc właśnie jeszcze te dwa słupki i tutaj tą końcówkę, ale to pokażę później. Więc tak to ma wyglądać, ten narożnik w całości. I tu jeszcze robimy dwa oczka łańcuszka i tu robimy znowu motyw. Ojej, bo mi spadło. Czyli dwa słupki, trzy oczka łańcuszka i dwa słupki. Tym sznurkiem tak się źle, niewygodnie robi strasznie. Dobra. I dalej. Tu już robimy cztery oczka łańcuszka. Cztery. I już znów motyw nad motywem. Czyli dwa słupki. Trzy oczka łańcuszka. I dwa słupki. I znów cztery oczka łańcuszka. No, tak to wygląda. Czyli teraz robimy dwa oczka łańcuszka tylko w tych miejscach tutaj. A tak wszędzie już po cztery. I to zróbcie do końca okrążenia. Ja już przerobiłam do końca. Zostało mi jeszcze zakończenie. Mam tu zrobiony motyw. Jeszcze robimy dwa oczka łańcuszka. Nawijam nitkę. I teraz tu wbijamy się, gdzie mieliśmy te trzy słupki, od których zaczynaliśmy. I robimy jeszcze dwa słupki. Pierwszy słupek i drugi słupek w tym samym miejscu. I robimy trzy oczka łańcuszka. I wbijamy się tutaj w trzecie oczko naszego tego pierwszego słupka. I zamykamy oczkiem ścisłym. I tak to wygląda. I w tym momencie kończymy rząd przedostatni. Zaczynamy kolejny rząd, ostatni. Przechodzimy oczkiem ścisłym tutaj na ten środkowy słupek i oczko łańcuszka i wbijamy się w to samo miejsce i robimy pół słupek. Mamy pół słupek, teraz dwa oczka łańcuszka. Nawijamy nitkę i teraz tutaj na tym łańcuszku robimy 7 słupków. Pierwszy. Drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy słupek. Chwytam za ten łańcuszek z poprzedniego rzędu. Robimy pół słupek. Nawijamy nitkę, wbijamy się tu pod ten łańcuszek i znów robimy 7 słupków. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy. Chwytamy za łańcuszek i robimy pół słupek. Zobaczcie, tak to wygląda i w ten sposób będziemy po prostu przerabiać już tutaj na tych wszystkich motywach po 7 słupków, a na łańcuszkach pół słupek. I przeróbcie sobie tutaj do tego momentu, do tego narożnika i tu pokażę jeszcze, jak zrobić ten narożnik. Już tutaj przerobiłam, dochodzę do tego narożnika, tutaj mam 7 słupków. Chwytam za łańcuszek pół słupek i teraz tutaj też robimy 7 słupków
na tym rozwidleniu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Mamy siedem słupków. Dwa oczka łańcuszka. I teraz tutaj chwytamy za ten słupek. Robimy pół słupek za ten środkowy. Dwa oczka łańcuszka. I na kolejnym znowu robimy siedem słupków. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć, sześć i siedem. No i tu chwytamy za kolejny łańcuszek i robimy półsłupek. Czyli jak widzicie, tak wygląda ten nasz środek. Tutaj. O, w ten sposób. No i tutaj dalej znów siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Chwytamy za łańcuszek, robimy półsłupek. Widzicie? Tak to wygląda. I to należy przerobić już do końca okrążenia. I to jest nasz ostatni rządek. Jak zrobicie do końca, nitkę trzeba tam obciąć ładnie, schować. No i to wszystko. Jeżeli podobają Wam się moje filmiki, proszę o łapki w górę i zapraszam na następny jakiś tam filmik. Zobaczymy, co to będzie. Cześć!